sometimes the love of God is expressed in a way that we don't understand. Czasami miłość Bóg wyraża w taki sposób, jakiego nie rozumiemy. In a very simple way. W bardzo prosty sposób. This morning I got a surprise. Dzisiaj rano dostałem niespodziankę. This priest you see here. Ten kapłan, którego tu widzicie. Yeah, I don't know how much time it took him. Nie wiem, ile mu to zajęło czasu. To prepare that I get a very good bottle or full of honey. Miodzio. Ale przygotował mi miodzio, cały słoik. Not only that. I nie tylko miodzio. A spoon to use. Również tam była łyżeczka. Not only that. I żeby tego było mało. The handkerchief to use in case the honey would fall on me. Również dał mi chusteczki higieniczne, ja bym się poplamił tym miodziem. God loves us. Bóg nas kocha. And you recognize it was going to rain. I widzieliście, że miało padać. And I was with Father. A ja byłem z księdzem. And we said, let us ask the Lord to give us coolness, but not to rain now, but later when we have finished all the activities. I zdecydowaliśmy, że będziemy prosić Pana, żeby przyniósł chłód, ale na razie bez deszczu. Dopiero jak się skończy wszystko, to żeby się rozpadało. So it stopped. No i właśnie tak było. These are small things. They are very small things. To są te małe rzeczy. And the Lord is telling us today. A Pan mówi nam dzisiaj. It is time to seek the Lord. Że jest czas, by szukać Pana. But it is the prophet who is telling us. Prorok mówi nam. The time is now. Że ten czas jest teraz. And you will recognize that as we continue seeking the Lord. To save us, to heal us, to protect us. Kiedy szukamy Pana, by nas zbawiał, uzdrawiał i chronił. And surrender our entire being to him. Kiedy całkowicie mu się poddajemy. Our society will be clean. To nasze społeczeństwo będzie oczyszczone od chorób. From diseases. Od chorób. When we were attacked by the sickness of AIDS. Kiedy mój naród był atakowany chorobą AIDS, we were by that time for every four person, one person would die of AIDS. W tamtych czasach jedna na cztery osoby umierała na AIDS. So we resorted to preach to society. A więc zdecydowaliśmy się głosić społeczeństwu about being pure. Na temat czystości. Now the young people. A teraz młodzi. From 20 years now downwards. Od wieku 20 lat w dół. The majority, except those who are in the towns. W większości jest to młodzież z miast. Our society, by resorting to be pure, ale is getting free from AIDS. Nasze społeczeństwo zdecydowało się na czystość. To jesteśmy coraz bardziej wolni od AIDS. Through the preaching of the gospel. Przez głoszenie Ewangelii. And there was a research. I były badania. By a doctor from Berkeley University in the United States. Ten przyjechał lekarz z Uniwersytetu Berkeley w Stanach Zjednoczonych. He came to check on why AIDS was running over very fast from Uganda. I on przyszedł, by zbadać, dlaczego AIDS szybko znika z Ugandy. And he recognized it was because of the spread of the gospel from town to village. Że jest to z powodu szerzenia się Ewangelii, począwszy od miasta aż po wioski. So the gospel purifies us. Ewangelia nas oczyszcza. Because the gospel is Jesus Christ. Ponieważ Ewangelia to Jezus Chrystus. It's the word of God. Jest to słowo Boga. Which cuts through our heart, our marrow. Przeszywa nasze serca, our nasz mind, szpik, nasz umysł. And makes us discern. I sprawia, że potrafimy rozeznawać. What God is doing to us and what is the action of the devil. Rozeznawać, co robi Bóg, a jakie jest działanie diabła. So the Lord is telling, he told us
A więc Pan powiedział nam a while ago through a woman, przez chwilę, przed chwilą poprzez kobietę. And that's the importance of always reading the Bible and listening to what God is saying. Dlatego trzeba nieustannie czytać Biblię i słuchać tego, co mówi Bóg. I'm sure all of you have a word that God has spoken to you. Jestem przekonany, że do każdego z was Pan wypowiedział słowo. And in every conference we need to put a paper here so that whatever prophecy you receive we put it down and we read it at the end. I na każdej konferencji musimy to spisywać i kłaść przed ołtarzem, a potem na koniec konferencji te słowa, które Pan do nas skierował, odczytać. Our ears are opened. Nasze uszy są otworzone. I'm sure the word that was read for us here. Jestem pewien, że słowo, które zostało dla nas tutaj przeczytane. There would have been many people who say, I confirm that. To wiele osób może powiedzieć, potwierdzam je. Are you there? Can you say, I confirm what the lady read here that we are being chosen? Słowo, które ta pani przeczytała, and że that jesteśmy the Lord wybrani, że Pan chce się nami potężnie posługiwać. How many got that message in Kto their hearts, or as you are reading the Word of God? Ma to samo przesłanie w sercu, albo dostał je czytając Słowo Boże. Yeah, don't be shy. So. Nie musicie się wstydzić. Yes, so you are prophets. A we are a prophetic people. Ludźmi proroczymi. And to be in the church, to lift up others. God jesteście wants to use you. W kościele i Bóg się chce wami posługiwać, żebyście podnosili innych ludzi. So we hear in the gospel. A więc w Ewangelii czytamy, Jesus summoned his 12 disciples. Że Jezus przywołał do siebie 12. And when we read in Mark chapter 3, a w Ewangelii Marka rozdział 3, Werset 13. He chose them, czytamy, he called them, że on ich wybrał i wezwał, to stay with him, powołał, żeby byli przy nim, to have communion with him, by mieli z nim komunię, and he gave them the power, i dał im moc, the authority, autorytet, to go and władzę, by szli i wyrzucali unclean spirits, nieczyste duchy, to drive them out, żeby je wyrzucali, to cure every disease, i żeby leczyli każdą and chorobę, every illness, i wszelkie słabości. Not only did he choose the apostles, i wybrał those whom, nie tylko the whom you called the apostles later, nie tylko tą dwunastkę, którą potem nazwał apostołami, but he chose others, ale również wybrał innych. Who were his 72 disciples. Było ich 72 and uczniów. He gave them the power. I dał im moc. So God is giving you the power. A więc również tobie Bóg daje moc. This does not take away the power we have as priests. To nie odbiera nam naszej mocy does kapłańskiej. Does not take away the power the bishops have. To nie odbiera władzy biskupiej. Does not take away the power our pope has. To nie odbiera władzy papieżowi. Each one in his calling. Każdy ma swoje powołanie. And nobody is going to pretend that you have the power or the calling of the pope. I nikt z nas nie będzie udawał, że ma powołanie papieża. But the first Pope Peter said, ale pierwszy papież Piotr Jesus powiedział, is the cornerstone, że Jezus jest kamieniem węgielnym. And you together with me, i wy razem ze mną, we are living stones, jesteśmy żywymi kamieniami, where Jesus is building his church. Na których Jezus buduje swój kościół. Together with the Pope, i razem z papieżem, we have the key, mamy klucz, and we can tell the devil, i możemy powiedzieć diabłu, shut up your mouth, zamknij swoją gębę. Shut up your mouth. Zamknij swoją gębę. We can close the doors. Możesz zamknąć drzwi of the devil. Diabłu. And the doors of the devil are our eyes. A drzwiami dla diabła są nasze oczy. Pornographic things that come to our eyes. Którą the way oglądamy, we see. To, na co patrzymy. We need our eyes to be purified. A nasze oczy muszą być oczyszczone. What we speak. Również to, co mówimy. Our mouth. Nasze usta. King David said, clean my mouth.
Król, that I may praise you. Król Dawid powiedział: oczyść moje usta, żebym mógł Cię chwalić. I don't know whether you noticed the lady who dropped cigarettes. Nie wiem, czy zauważyliście tą panią, która porzuciła nauk palenia papierosów. Her voice was going, but now she has a very beautiful voice. She's going to praise the Lord in a very mighty way. Na początku miała bardzo niewłaściwy głos, ale Pan da jej dobry głos i ona będzie tym nowym głosem wielbić Pana. And she's going to be a great testimony. I będzie wielkim świadectwem. And I hope the cameras. I mam nadzieję, że kamery. It seems you are, I don't know, you are on internet. Nie wiem, czy tutaj nadajecie to przez internet. That woman under pregnancy. Ale ta pani, która jest w ciąży, she's a great testimony to jest women all over the world. Świadectwem dla wszystkich kobiet na całym świecie. Because many women when they are under pregnancy say, oh, bo boy, wiele Boże, kobiet, kiedy są w ciąży, to zachowują się I tak. Can't go to church. Nie mogę chodzić do I kościoła, Boże, bo jestem w ciąży. Yes. Glory to God. Chwała Bogu. Glory to God. Chwała Bogu. Chwała Bogu. Oddajemy chwałę Bogu. And prophetic power, you can see that. Prophetic power through the young people. Przez młodych ludzi. Young people. Młodzi ludzie. In the end time. W czasach ostatecznych. They will be prophets. Będą prorokami. They will lift other people będą up podnosić innych and call ludzi them to faith. I będą wzywać ich do wiary. So our angelic girls come a więc nasze aniołki zapraszam tu do przodu. But you need to convert boys. Ale musicie nawrócić chłopców. Come here. Chodźcie tutaj. Glory to God. Chwała Bogu. Let all the children come here. Niech wszystkie dzieci tu podejdą. It is your, all the children come. Wszystkie dzieci podejdźcie do przodu. Come, chodź. Chodźcie dzieci. Chodź dzieci. Yes, you are the people. Jesteście ludem. And this year is your year. A ten the rok Pope jest is visiting waszym you rokiem to confirm i papież was into new prophets podnosi i mianuje was nowymi prorokami. And the teenagers, you can come as well. Zapraszam również nastolatków. Woo, look at this. Zobaczcie, ilu ich jest. Can you give them a song? Zaśpiewajmy im coś. And you are the leader. Give them the hallelujah. Maybe something that they can dance. Look at that. Zaśpiewajcie im coś, żeby mogli tańczyć. He's giving you the power. Te in your dzieci littleness, mają moc w swojej in your smallness. Come, watch, watch. Chodźcie dzieci. Even those who are under pregnancy, watch. I też kobiety spodziewające the children will się dance dzieci. In your womb. Wasze dzieci będą tańczyć w waszym łonie. Okay, give them a song and you are going to lead us. These dobrze ones are leading us in to a song. Jakąś pieśń, żeby te dzieci mogły nas prowadzić w piosence. And then all of us will follow the children. A wszyscy będziemy naśladować dzieci. The children, they are our leaders now. Thank you.
się. Bless one another. Let the camera get all the people. Get all the people, camera. All the people. The people of God. The church. People from behind, rejoice in the Lord. Błogosławcie się. One another. Jeden drugiego błogosławcie. Błogosławcie. Oddajcie chwałę Bogu. Wielbimy Cię, wysławiamy, dziękujemy Ci. Jesteś naszym Panem, uzdrowicielem. Jezu, Ty jesteś mocą, dziękujemy Ci, wysławiamy Cię. Ty nas uzdrawiasz, wyzwalasz. Amen. Thank you, children. Dziękuję Wam, dzieci. You are great evangelists. Jesteście wspaniałymi ewangelistami. This little light of mine, I'm gonna let it shine. To moje światełko. This little light of mine, to moje małe światełko. Let it shine. Pozwolę mu świecić. This little light of mine, to moje małe I'm światełko. Gonna let it shine. Pozwolę let it mu świecić. Shine. Let it shine. Świecić. Let it shine. Świecić. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Amen. When we were entering, we got a good joke, but it is very meaningful. Taki dobry żart, który ma głębokie znaczenie. That one parish priest from Poland, jeden ksiądz proboszcz z Polski, when he saw the Pope in a bus, kiedy zobaczył papieża w autobusie, he said, I'm now going to buy a bus. Powiedział, teraz kupię autobus. Because the Pope so it's true, we need to put children, the little ones, in a bus. To prawda, musimy dzieci wsadzić do autobusu. Those of 12 years of age, takie dwunastolatki, the teenagers,
nastolatków generalnie, the young adults, i jeszcze takich the young couples, młodych ludzi dorastających, with their babies, młode pary, the oraz, babkas and their husbands, oraz the rodziców and z małymi husbands, dziećmi oraz babcie ze swoimi mężami, and the great, great grandparents, również pradziadków, and in buses, i wszystkich ich do autobusów. And every time they reach a city square, a za każdym razem, jak docierają na jakiś plac the children miasta, start singing, te dzieci zaczynają śpiewać. And the whole society will sing. I wszyscy naokoło zaczynają śpiewać. Nobody can sit in a chair or look around when the children are talking about Jesus. Bo kiedy dzieci zaczynają mówić o Jezusie, to nikt nie potrafi siedzieć bezczynnie. So I hope this is going to happen dlatego when the Pope comes. Mam nadzieję, że tak właśnie będzie, kiedy papież przyjedzie. The whole of Poland will be the bus. Że cała Polska będzie jednym wielkim autobusem. Where all the people are there praising the Lord. I w tym autobusie wszyscy ludzie będą wielbić and the young Pana. People leading us into praise and a worship of our Lord. Będą nas prowadzić w uwielbieniu naszego in Pana. Everything, seek the Lord. It is time now. We wszystkim szukajcie Pana, bo nadszedł na to czas. And we are going to see. I zobaczymy. That as we continue letting the Lord come into our heart and reign our lives. Kiedy będziemy nieustannie pozwalać Panu, żeby królował w naszym życiu. Many sicknesses are going to decline. Zobaczymy, że wiele chorób osłabnie. We see in the first reading. Widzimy w pierwszym czytaniu. The Lord is telling Israel, że Pan mówi do Izraela, you are getting rich in material things. Zaczynasz być coraz bogatszy, masz coraz więcej rzeczy materialnych. But if you don't build with me, ale jeśli nie będziesz budować ze mną, everything is nothing. To wszystko jest na marne. Everything is going to fall. Wszystko upadnie. And he says, sow for yourselves justice. I mówi, siejcie sprawiedliwość. Reap the fruit of pity. Zbierajcie owoc. Break yourself for yourselves a new field. Zbierajcie owoce sprawiedliwości. For it is time to seek the Lord. Ponieważ jest to czas szukania Pana. And go on until he comes again. I macie tak robić, dopóki On nie wróci. And rain justice upon you. Dopóki nie będzie nad wami panowała Jego sprawiedliwość. And we got the girls who came and sang here, young women. Były tu młode dziewczyny, które śpiewały nam. When we sing for the Lord, kiedy śpiewamy dla Pana, we are praying twice. Wtedy modlimy się podwójnie. It's so prophetic. Jest to bardzo prorocze. Saint Cecilia, Święta Cecylia, was singing what she believed in the heart. Wyśpiewywała to, w co wierzyła w sercu. And that changed a lot of people in her time. I to w jej czasach przemieniło mnóstwo ludzi. About 4 years ago, I was in the United States. Około 4 lata temu byłem w Stanach Zjednoczonych. And a parish priest had called me into his parish. Wezwał mnie do swojej parafii pewien ksiądz proboszcz. Just casually, tak po prostu z odwiedzinami. Because I'd been invited to a nearby parish. Ponieważ tak naprawdę zaproszono mnie przede wszystkim do pobliskiej parafii. He said, you come to one of my masses ale and we'll pray ten together. Ksiądz proboszcz powiedział, zaprosił mnie na jedną mszę świętą i żebyśmy się razem pomodlili. The Christians are going away from my church. Bo powiedział, że wierni zaczynają opuszczać jego kościół. And during that Sunday, i w tą akurat niedzielę, a young girl had come from here and was in that parish. W tą właśnie niedzielę młoda dziewczyna z Polski, Polka jakaś, przyszła na mszę do tej parafii. And asked the parish priest if she would sing the psalm. I zapytała księdza proboszcza, czy może w trakcie mszy świętej zaśpiewać psalm. She had a very beautiful voice, as you have heard. Miała prophetic voices. Przepiękny głos proroczy, taki jak wy tutaj macie. And to our surprise, i ku naszemu zdziwieniu, the passers-by, ci, którzy przechodzili obok, entered the church to see who is singing. Wchodzili do kościoła, żeby zobaczyć, kto w nim śpiewa. So through the singing, prophetic singing, a więc przez proroczy śpiew, people filled the church. Ludzie napełnili kościół. So you see how prophetic
you are as a nation. Zobaczcie, jak bardzo proroczy jesteście jako naród. Sing to him. Śpiewajcie mu. Sing his praise. Śpiewajcie jego chwałę. Proclaim all his wondrous deeds. Rozsławiajcie wszystkie jego cuda. Glory in his name. Szczyćcie się jego imieniem. And he's telling us rejoice. I mówi nam radujcie się. And he's saying to us rejoice. I mówi do nas radujcie się. All hearts that seek the Lord. Radujcie się wszyscy, którzy szukacie Pana. So let your heart be filled with that joy, a because you wasze are among serce those weseli się, bo szukacie favored Pana, by God, bo również was wybrał Pan. No matter whatever you have done in the past, bez względu na to, co zrobiłeś w przeszłości, that is gone. Tego już nie ma. No matter whatever you have suffered from, bez względu na to, na co cierpiałeś, tego nie ma. It's now a new life. A teraz jest nowe życie. Rejoice. Raduj się. And you're going to see wonders and wonders from here. Cuda, changes. Wiele cudów i you can never go home the same person. Przemiana. Już nigdy you are not do domu the same. Nie wrócisz taki sam. You już don't nie see jesteś it now, taki sam. But you're going to see. Nie widzisz tego jeszcze, ale dopiero zobaczysz. Oddajemy chwałę Panu. I want to give a wonderful testimony that I got today. Chcę złożyć wspaniałe świadectwo, które usłyszałem dzisiaj. How love works. Na temat tego, jak działa miłość. God is making us into prophets. Bóg czyni z nas proroków. What we were baptized into. When the priest to, anointed do czego us and said, zostaliśmy ochrzczeni, bo kapłan, kiedy nas ochrzcił, to powiedział, od teraz jesteś after prorokiem the model of Jesus Christ, według przykładu Jezusa Chrystusa. You take up the character więc of Jesus Christ. Masz przyjąć charakter Jezusa, prophetic power, charakter, lifting więc Jego up others, moc proroczą anointing i masz them, podnosić innych, encouraging namaszczać them. Ich, zachęcać. You saw the woman that was dancing widzieliście here. Tą kobietę, która tu tańczyła. She told us, I have ona my husband. Powiedziała mi, że ma męża. What a loving husband. Ten mąż bardzo ją kocha. He came przyszedł and consoled the wife. I pocieszył swoją żonę. And I asked, we asked the husband, i zapytałem męża, touch your wife. Poprosiłem męża, żeby dotknął swojej żony. And she said, a ona powiedziała, kochanie, and it was a face to face to one another. I było to spotkanie twarzą w twarz. Kochanie, this is the first time you touch me that way. Kochanie, po raz pierwszy dotykasz mnie w taki sposób. And they all went into tears of joy and love. I pojawiły się łzy radości i miłości. These are the days of Isaiah. To są dni Izajasza. These are the days of Jeremiah. To są dni Jeremiasza. These are the days of King David. To są dni króla Dawida. These are the days of Elijah. To są dni Eliasza. The Lord is breaking through our lives. Pan przełamuje się przez nasze życie. And is making us a prophetic people. I to help czyni one another. Z nas lud proroczy, żebyśmy pomagali sobie nawzajem, and podnosili się. The Lord is saying, I've given i Pan you power. Mówi, ja dałem wam moc. Please don't be afraid to proszę use that power. Nie bójcie się posługiwać się tą mocą. And you don't need to touch people, you just raise up nie your hand. Nie musicie ludzi dotykać, wystarczy, że podniesiecie rękę. In Jesus name. W imię Jezusa. Be healed. Bądź uzdrowiony. You let God. You don't mind. Go. I idź dalej. Amen. And when you go to give some money to the drug addicted person. A jeśli dasz na przykład pieniądze osobie uzależnionej od narkotyków. And don't push them away. Nie odpychaj ich. Oh, who told you to go and drink? It's your fault. Jesteś pijakiem, jesteś narkomanem, to twoja wina. They are coming to ask you something. Oni is the way the Lord wants you to reach out to them. Po to, żeby cię o coś prosić i jest to sposób Pana, żeby ci nauczyć, jak masz wychodzić do takich ludzi. Oh, you want some bread? Chcesz chleba? Okay, let me look for it. W porządku, przyniosę ci. I don't have much. Nie mam za dużo. I have only zero. Złoty? Złoty? Mam tylko jeden złoty. But I have even more to give you.
Ale mogę ci dać coś jeszcze. I think it's God who has made me meet you. Myślę, że to Bóg sprawił, że cię spotkałem. Can we pray together? Czy możemy się razem pomodlić? And then you pray. A potem się modlisz. And the Bible says, a Biblia mówi, that John said, że Jan powiedział, I am baptizing you with water, szczę cię wodą. But the one who is to baptize you ale, with the Holy Spirit and ale, fire, ale nadchodzi ten, który będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Will come after me. On idzie za mną. One day I was in England, kiedyś byłem w Anglii, in the Westminster Cathedral, the Catholic Church. Katedrze Westminster. And I found some drug addicted persons, i tam drunk byli jacyś narkomani i alkoholicy, sitting at the entrance of the cathedral, i siedzieli przy wejściu do katedry, begging for money, że brali o pieniądze. And I said, I have no money. A ja powiedziałem, że nie mam pieniędzy. Then I said, I'm going to pray with you, ale for powiedziałem, you. Że się z nimi pomodlę i za nich pomodlę. I was afraid of touching them. Bałem się ich dotknąć. He said, hey, father. A oni zaczęli mnie wołać. Please come. Chodź. God wants you to touch us and we may be healed from these things. Bo Bóg chce, żebyś nas dotykał, a my będziemy uzdrowieni z tych rzeczy. So I returned. Więc wróciłem. Laid hands on each one of them. Nałożyłem ręce na każdego z nich. And they said, oh God, what a power. A oni powiedzieli, ale moc. I am getting free. Jestem uwolniony. What a power. They ale cried moc. For joy. I zaczęli płakać z radości. And they started dancing i together. Zaczęli razem tańczyć. You never know. Nigdy nie wiesz. God calls you to be Catholicos. Nigdy nie wiesz, do czego Bóg cię powołuje, ale powołuje cię do tego, żebyś going with him every z nim time. Szedł po katolicku He's za każdym razem power. I daje ci moc. And do not go in a pagan territory. I nie chodźcie na tereny pogańskie. Enter a Samaritan town. Wchodźcie do miasta. Let's begin. Wchodźcie do miast samarytańskich. Let's begin with our Christians. Więc chodzi o to, żeby zacząć od chrześcijan. The people are around and they are Christians. Od ludzi naokoło, oni są chrześcijanami. And they are half-half. They are half-half in their faith. Ale w swojej wierze są letni. Go to those that have fallen because they have they still have that tych, którzy upadli. And from there i stamtąd the proclamation of the kingdom will głoszenie begin. Królestwa się zaczyna. We glorify the Lord for each one of oddajemy us. Oddajemy chwałę Panu za każdego z nas. We are not here by our grace. Nie jesteśmy tutaj za sprawą własnej łaski. God has chosen us. Tylko Bóg nas wybrał. And now we are not going to get out of here without doing what God has asked you to do. I nie wyjdziemy stąd, dopóki nie zrobimy tego, czego chce od nas Bóg. Please sit facing each. A więc teraz proszę usiądźcie ze sobą the line, twarzą you w face twarz. That side in the line. Maybe you want to stand. Może wstańcie. Stańcie naprzeciwko siebie. And you'll be like this. W taki sposób. Aha, jeden za drugim. W pociąg. The line, you face each other, the way the priests are a doing. A więc popatrzcie, jak kapłani są ustawieni, w taki sposób się and ustawcie. Lay your hands on the shoulder of that person. I połóżcie rękę na ramieniu jednej osoby przed sobą. Don't look at us, look at the person. Proszę, żebyście nie patrzyli na mnie, tylko na człowieka, I mean, za którego on, będziecie on się the modlić. Shoulder. Rękę na ramieniu. No, don't you worry. Yeah, face all of you. Okay, you can touch your hip. The child can touch your hip. Dziecko, jak jest za malutkie, to może dotknąć biodra no drugiej problem. Osoby. Nie yes. ma problemu. Maybe the Lord wants to break your hip that może he may change. Pan chce złamać panu biodro, żeby pan się zmienił. Okay, now see what is happening. Zobaczcie, co teraz się dzieje. All of us given wszyscy the power mamy moc to heal, moc, by uzdrawiać, to cast out the devil, by wyrzucać diabła, to declare a new year by of, ogłaszać of favor, nowy rok łaski, to reach out to those who are downtrodden, by those wychodzić who are sick, do tych, którzy są pognębieni i chorzy,
którzy żyją w jakimś zamieszaniu. And we ask the praise and worship to lead us in a song of the Holy Spirit first. Zespół uwielbienia, żeby poprowadził nas w pieśni do Ducha Świętego. Because the Holy Spirit makes us pray. Ponieważ to Duch Święty gives us the words to pray. Że się modlimy, daje nam właściwe słowa. And connects us to Jesus. I łączy nas z Jezusem. Let your heart be in touch. Niech wasze serca with as Mother Faustina said. Będą takie, Lord jak Jesus, mówiła siostra Faustyna, Panie Jezu, przyjdź do mnie ze wszystkimi swoimi atrybutami, wejdź do mojego serca, po to bym wypełniona tą niewyobrażalną miłością, of your life may żeby come to promienie this tej niewyobrażalnej miłości, które są we mnie, wychodziły na mojego bliźniego. We ask the Holy Spirit to come upon us. Niech Duch Święty stąpi na nas. Proś o Niego. And face the shoulder of that person as you touch in the name of Jesus Christ. Holy Spirit, we invite you. Zapraszamy Cię. Teach us to pray. Ucz nas się modlić. Come, Holy Spirit. Przyjdź, Duchu Święty. With your power. Ze swoją mocą. With your love. Ze swoją miłością. With your healing fire. Z ogniem Twojego uzdrowienia. Transform us. Przemień nas. Okay. Now you are going to pray for that person. Dobrze. Teraz. Let's keep quiet. Teraz już będziemy milczeć. Dziękujemy. Face the person and start praying. Teraz zaczynasz się modlić za for tą healing, osobę, for transformation, o uzdrowienie, for holiness, o przemianę, o everything. Świętość, o wszystko. And the person must hear that you are praying for. I ta osoba musi słyszeć, że się za nią modlisz. The Lord wants to hear all of us. Pan chce słyszeć, jak wszyscy do Niego wołamy przez Jezusa Chrystusa. We are not hearing your voice. Chcę słyszeć wasz głos. Because the Bible says the disciples bo Biblia prayed mówi, for Peter że uczniowie modlili się za Piotra i Jana with a loud voice. Donośnym głosem. And that broke the chains of prison. I to sprawiło, że pękły łańcuchy so więzienia. Pray in a loud voice, a więc módl się doniosłym głosem, żeby nastąpiła przemiana, sins, żeby ustąpiło to, co poverty, niszczyło tego człowieka. Please a bit louder. Módlcie się głośniej. Don't be shy. Nie wstydźcie się. Yes, Lord, we want to glorify and to, tak, Panie, to thank chcemy you Cię wielbić, that you love dziękować us so much. Ci. You give us the power to help one another. Daj nam moc, you give us żebyśmy your power. Pomagali you sobie give us nawzajem. Your spirit. Daj nam you swojego make us ducha. Intercessors. Uczyń z nas wstawienników, Panie. Our sisters and brothers połącz to you. Naszych braci, and as you nasze connect us to God, our Father, a kiedy łączysz you told nas us to pray in your name, Ojcem, and we are praying in your name, Lord Jesus Christ. Imię, it is our Calvary modlimy się, being Panie activated Jezu Chryste, and we cry to you. To jest nasza Kalwaria, we activate
ożywiamy Kalwarię. To jest ten czas, kiedy modlimy się przez Ciebie. Panie Jezu Chryste, Boże Ojcze, uwolnij swoją moc nad naszymi braćmi i siostrami o uzdrowienie, o uwolnienie, o uświęcenie, o uzdrowienie z każdej choroby. Módlcie się dalej. We are not hearing your voice. Nie słyszę waszych głosów. Lord, teach us to pray, Panie, that we may get out of that shyness, żebyśmy wyszli that we z tej wstydliwości, żebyśmy wypowiadali Twoje imię ze współczuciem, żeby Twój lud mógł być uzdrowiony. I modlę się, żeby Pan dał wam dary języków, byście modlili się jak dzieci za tą osobę, której dotykacie. And those who don't have that gift, you say, you sing the Alleluia, which is a victory. I praise you, Lord, I praise you, Lord. That's what it means, Alleluia. Wielbię Cię, Panie, Alleluia. A bit louder. Jeszcze głośniej. Yes, Lord, touch them, Lord. Panie, heal them, oh Lord. Uzdrów ich, Panie. Anoint them, Lord. Namaść ich, Panie. Deliver them, oh Lord. Uwolnij ich, Panie. They will walk in your power. Będą chodzić w Twojej mocy. Będą się in poruszać. Your grace. Twojej łasce i nikt ich nie pognębi. Odniosą sukces. The sicknesses will be broken. A wszystkie choroby zostaną złamane dla większej chwały Twojego imienia. Uwolnij znaki i cuda w imię Twojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. Boże Ojcze, dotykaj ich miłością Ojca. Namaszczaj ich miłością Ojca. Błogosław ich miłością Ojca. Modlimy się w imię Jezusa. And the people of God say amen. A lud odpowie amen. Do you think Jesus has heard your prayer? Jak myślicie, czy Jezus usłyszał waszą modlitwę? Clap for him. To zaklaskajcie dla niego. Now you are going to turn the person behind you. Teraz odwrócicie się w drugą stronę. So we are going, yes, face to face. And you touch the shoulders. No, those there. Now this way. We're going to face that way. Yes. Our Father. Pierwszy rząd odwraca się do drugiego. Naprzeciwko siebie. Na nas nie patrzcie. My nie mamy innej opcji. Jeden ci z przodu, do tych z tyłu. Naprzeciwko siebie. Yes. Come, Holy Spirit, give us the song. Duchu Święty. Prosimy o pieśń, Duchu Święty. Duch, we shall pray with you afterwards. Don't you worry. Now let's minister. Duchu Święty. Okay. Duch. Keep quiet now and it's prayer time. Pieśń do Ducha Świętego poprosimy. To exercise the power that the Lord has given you. A wy używajcie tej mocy, którą dał wam Pan. Nie tańczcie, tylko przyjmujcie Ducha Świętego. Nie tańczcie, tylko módlcie się. Start praying for that person. Teraz zacznijcie modlić się o tą osobę. And the words need to be heard. A słowa wypowiadajcie głośno. Yes, Lord, we believe in your tak, power to Panie, heal. Wierzymy w moc Twojego uzdrowienia. Your loving forgiveness, your loving power.
miłości przebaczenie. Touch us, dotykaj nas, dotykaj nas, Panie, namaszczaj, namaszczaj, błogosław. Będziemy chodzić w Twoim błogosławieństwie, nie będziemy potępieni. Będziemy chodzić jako dzieci i głosić Ciebie, gdziekolwiek pójdziemy, a będą chronieni od wypadku, od ataków ze strony złego. Będą uwolnieni. Ich domy będą wolne. I będą chodzić w dobrym zdrowiu. Będą uwolnieni. Będą przemienieni dla większej chwały Twojego imienia. Dotykaj ich, Panie, uzdrawiaj ich. Wysławiamy Cię, Boże nasz Ojcze, w Twoim Synu, Jezusie Chrystusie. A te choroby, które miały przyjść do nas, Ty, Panie, świecisz nad nimi swoją chwałą przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. I wierzymy, Jezu, że Ty uzdrawiasz. Ty, Jezu, nas nauczyłeś, że mamy szukać, że mamy pukać i szukamy w Twoje imię. Uwolnij moc Twojego uzdrowienia. Uwolnij znaki cuda. Niech Twoja wola się dzieje na większej chwały Twojego imienia. Oddajemy Ci, Panie, chwały, bo Ty nas wykupiłeś Twoją drogocenną krwią. Krew Jezusa Chrystusa, krwi Jezusa Chrystusa, poruszaj się w nas. Duchu Święty, dziękujemy Ci. Poruszaj się w nas. Uwielbiamy Cię, bo Twoja krew, Panie, przepływa przez nasze głowy i niszczy wszystkie choroby w głowach, klatce piersiowej, w mózgu. I rak jest niszczony, i nadciśnienie, i cukrzyca, i wszystkie choroby kości. Wszystkie choroby, które atakują kobiety, choroby, które atakują mężczyzn. Glory to you, Lord. We praise you. Tobie, Panie, oddajemy Ci cześć. Oddajemy Ci cześć i dziękujemy Ci, Jezu Chryste, Panie, za to, że się nami posługujesz jako swoimi narzędziami i przez nas przekazujesz swoją moc. Ty nam dajesz świętość. Czy Pan usłyszał Waszą modlitwę? Zaklaskajcie dla Pana. Are you blessed? Czy jesteście pobłogosławieni? Thank the Lord for being blessed. To podziękujcie Panu, że was pobłogosławił. Now your personal prayer. A teraz Twoja osobista modlitwa. Stretch out your hand. Wyciągnij rękę w górę. To the Lord. Do Pana. Jesus. Panie Jezu. If you wish. Jeśli chcesz. Make me clean. Oczyść mnie. So keep your hand there. I teraz trzymaj rękę w górze. Even if I touch only your clothes. Jeśli tylko dotknę się rąbka Twojej szaty. I believe. Wierzę. I will be healed. Że będę uzdrowiony. Touch me. Dotknij mnie. And I will be healed. A będę uzdrowiony. Yes, Lord, we believe tak, in Panie, your releasing of your power right now. Uwalniasz teraz swoją moc to all these men and women. Nad wszystkimi tymi mężczyznami i kobietami. They have faith in you. Oni mają wiarę w Ciebie. And the children have faith in i you. Dzieci mają wiarę w so Ciebie. Release your power. A więc uwolnij swoją and we'll receive moc. It right now. A my ją przyjmujemy teraz. You know, the woman with faith, she did not even receive laughters. She received power moving in her. Ta kobieta, która miała wiarę, otrzymała nie śmiech, ale moc. Poczuj, jak ta moc porusza się w Tobie. Uzdrawiająca moc Pana. I recognize there is something moving in the spinal cord right now. Coś się dzieje z kręgosłupami teraz.
and the abdomen. I z brzuchami. So there it comes, the power is moving to you. A więc ta moc przychodzi everyone. Do ciebie, do każdego z was. Healing power. Moc uzdrowienia. Fire. Ogień. Of the Lord. Pana. Shaping you. Który kształtuje cię. Transforming you. Przemienia cię. Healing your mind. Uzdrawia twój umysł. Your spirit. Twojego ducha. Your body. I twoje and ciało. Making you a holy sprawia, person. Że stajesz się człowiekiem świętym. Amen. Has the Lord heard your prayer? Amen. Czy Pan usłyszał wasze modlitwy? Clap for the Lord. To zaklaskajcie dla Pana. We glorify. Thank the Lord in your oddajcie own words. Oddajcie mu cześć swoimi własnymi you. Słowami. Dziękujcie Panu you. Własnymi słowami. You, głośno. I thank you and I praise you, Lord. Wielbię ci i dziękuję ci, Panie. Amen. Let's sit down. Usiądźmy. So the whole church has prayed. A więc cały kościół się modlił. And this is what happened. I właśnie to się stało. And it's coming even more than before. A przychodzi to jeszcze bardziej niż wcześniej. Acts of the Apostles. Dzieje apostolskie. Chapter 4, verse 20. Rozdział 4, werset 20. You see, we would have laid hands on each and every one of you, but now you are being confirmed into the power. Wiecie, and we are confirmed also in the power nakładać of the Lord. Ręce, ale teraz wy jesteście utwierdzeni w mocy Pana. And make sure you don't go anymore in occultism. I bardzo was proszę, nie praktykujcie już okultyzmu. Because you are a blessed person to bo bless jesteście others. Teraz ludźmi pobłogosławionymi, żeby błogosławić innych. And ask the Lord to save you from cigarettes. I proście też Pana, żeby was zbawił od papierosów. Od alkoholizmu. Alkoholu. Many other things, sexual immorality. Niemoralności seksualnej, bo musicie być czyści. If we would have had time, we would see how you can be clean and you command the sickness and it goes out quickly. Gdybyśmy mieli jeszcze więcej czasu, to byśmy się nauczyli, jak nakazywać chorobie w nas, żeby odchodziła i bylibyśmy szybko uzdrowieni. So the prayer is here. A więc modlitwa jest tutaj. Chapter 4, Acts of the Apostles. Rozdział 4, Dzieje Apostolskie. Verse 20. Werset 20. The believers pray for courage. Chapter 2, verse 23, rather. Werset 23. Okay, Peter and John returned to other believers. Acts of the Apostles, chapter 4, verse 23. Uwolnieni przybyli do swoich i powiedzieli, co do nich mówili arcykapłani i starsi. Peter and John returned to the other believers and told them what the leading priests and elders had said. Piotr i Jan przybyli do innych i powiedzieli, co starsi im powiedzieli. When they heard the report, a kiedy oni usłyszeli, all the believers lifted their voice together. Wszyscy wierzący podnieśli razem swój głos in prayer to God. W modlitwie do Boga. So we're going to put our hands up. A więc teraz podniesiemy nasze ręce and we'll pray together. I będziemy się modlić razem. O Sovereign Lord, o Boże Wszechmogący, Creator of heaven and earth, Stwórco nieba i ziemi, the sea, morza and everything in them. I wszystkiego, co w nim pływa. You spoke a long time ago. Ty dawno wypowiedziałeś by the Holy Spirit. Przez Ducha Świętego. Through our ancestor. Przez naszych przodków. David. Dawida. Your servant saying.
Twojego sługę. Why were the nations so angry? Który powiedział, dlaczego narody się złoszczą? Why did they waste their time with futile plans? Dlaczego knują plany? The kings of the earth prepared for battle. Królowie the rulers gathered together against the Lord. Do walki przeciwko Panu. In fact, this has happened here. In this very city. To samo dzieje się teraz w tym mieście. For Herod Antipas, Pontius Pilate, the governor, the Gentiles and the people of Israel were all united against Jesus. Read. Yeah, we rebuke that voice to come out of the children of God. Temu głosowi. Gromimy ten głos. Zeszli się bowiem rzeczywiście w tym mieście przeciw świętemu słudze Twemu Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat z poganami i pokoleniami Izraela. They were united against Jesus, your holy servant, whom you anointed. Oni się zjednoczyli przeciwko Jezusowi Twemu, którego namaściłeś. And now you are going to pray from your heart. I teraz będziesz się modlił z serca. Stretch out your hand, O Lord. Wyciągnij swoją rękę, O Panie. That's not a prayer, because you have to speak to the Lord. Mów and do speak Pana, with niech conviction. To będzie modlitwa. Stretch out your hand, O Lord. Wyciągnij swoją rękę, O Panie, with healing power, z mocą uzdrowienia. May miraculous signs and wonders be done through the name of your holy servant Jesus. I niech dzieją się cuda i znaki przez imię świętego sługi Twego Jezusa. So now we wait as the Holy Spirit comes into us. A teraz to transform czekamy, us by Duch Święty and przyszedł and do to nas, move przemienił in each nas i by znaki i cuda działy się dla każdego z nas. They were all filled with the Holy Spirit. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. A więc bądźcie napełnieni Duchem Świętym. Przyjmijcie Ducha Świętego. Let your heart continue to receive. Niech Twoje serce nadal przyjmuje yes, Ducha Świętego. Let it be like thunderous. Let it be a thunderous experience to your people right now. Niech to będzie Duchu Święty doświadczenie takie jak grom. Break through the stone-hearted hearts, Lord. Give us that heart that is filled with serce, power, with joy, with love, Twoją with healing. Mocą, radością, uzdrowieniem, miłością. Receive the healing power of the Holy Spirit. Przyjmijcie moc uzdrowienia Ducha Świętego. Rozlanie się Ducha na nowy sposób. In us with Duch your power. Święty, zapraszamy Cię, poruszaj się w nas ze swoją mocą. Come down. Stąp. Come down. Stąp. Spirit of the Lord. Duchu Pana, stąp. Come down. Stąp.
Come with your healing power. Przyjdź z mocą swojego uzdrowienia. Przyjdź i napełnij nas swoją miłością. Stąp, Duchu Pana, stąp. Come and fill us Stąp with your i napełnij love. Nas swoją miłością. Come and fill us with your joy. Come I napełnij down. Nas swoją Come radością. And fill us Stąp with your love. Come down. Ze swoją miłością. Spirit of the Lord. Duchu Pana. Come down. Stąp. Come down. Stąp. Come down. Come and deliver us from evil powers. Przyjdź i uwolnij nas Come z down. Mocy zła. Stąp. Come and fill us with your Przyjdź joy. I napełnij Come nas swoją radością. Us from the sickness. I uzdrów nas Come z down. Chorób. Przyjdź. Stąp. We worship you, we praise you, glorify you. We thank you, Lord. You are our refuge, you are our rock, you are our healer. You give us joy, you give us peace. You give us your love. Swoją radość. Thank you, we glorify you. Thank you for touching every one of us. Że dotykasz Be glorified, każdego z nas. O God our Bądź Father, uwielbiony in Jesus Boże, Christ, nasz Ojcze, and Jezusie in Chrystusie, your power of love Jego mocy, flowing in each and every person. Jego miłości, która Thank you, Lord. Przez and now, z nas. We want to bring Dziękuję the photographs. Panie. A teraz wyciągnijcie fotografie of our relatives. Put them in swoich krewnych. You put your hand on top of every Połóż photo. Rękę na tych fotografiach. Maybe you can exchange with your neighbor there. Wymień się tymi fotografiami ze swoim sąsiadem. Because a prophet is not a, Bo zazwyczaj nie jesteśmy prorokiem we własnym domu. Wymieńcie się zdjęciami. Połóżcie na nich rękę. Father God, I worship you. Boże Ojcze, oddaję and Ci I praise cześć you. I wielbię Cię. I give you glory I oddaję Ci chwałę for these persons za te osoby, that are now które teraz in front of me, są przede mną. And I pray I modlę się in the name of Jesus Christ, w imię Jezusa Chrystusa, that you touch them abyś dotknął with your healing power, z mocą with your swojego uzdrowienia, power, swojej przemiany. Żebyś ich uwolnił. So continue praying in your A więc own words módlcie się teraz własnymi słowami za te osoby. Lord Jesus, Panie Jezu, speak one word. Powiedz tylko słowo. These persons will be healed. A te osoby będą uzdrowione. Lord Jesus, Panie Jezu, speak one word. Powiedz jedno słowo. These persons will be transformed. A te osoby będą przemienione. Lord Jesus, Panie Jezu, speak one word. Powiedz jedno słowo. These people will be sanctified. A ci ludzie będą uświęceni. Lord Jesus, Panie Jezu, speak one word. Powiedz jedno słowo. The family A rodzina of these people tych ludzi will rejoice in będzie your miracle. Się radować Twoim cudem. Thank you, Jesus, I Dziękuję praise Ci, Jezu, wielbię Thank you, Jesus, Cię. I glorify Dziękuję Ci, Jezu, Thank oddaję you, Jesus, Ci I praise cześć. You. Dziękuję Thank Ci, you, Jesus, Jezu, I praise you. Wielbię Amen. Cię, wielbię Cię. Amen. Clap for the Lord Zaklaskajcie for dla that Pana prayer and the healing. Za tą modlitwę uzdrowienia. Now, teraz You touch the head of the next person to you. Dotknijcie głowy osoby obok was. Lord Jesus. Panie Jezu. This person whom you love. Ta osoba, którą miłujesz. Lord Jesus. Panie Jezu. This person whom you love. Ta osoba, którą miłujesz. Has many sicknesses. Ma wiele chorób. Has many disturbances. Ma wiele zakłóceń. Lord Jesus. Panie Jezu. This person whom you love. Ta osoba, którą miłujesz. Wants to be healed. Chce być uzdrowiona. Lord Jesus. Panie Jezu. This person whom you love. Ta osoba, którą miłujesz. Chce być uzdrowiona. Lord Jesus.
Panie Jezu, ta osoba, którą miłujesz, chce być uświęcona. Panie Jezu, powtarzaj cały czas tą modlitwę. Yes, Lord, we thank you. Tak, Panie, dziękujemy Ci, bo Twoje imię uzdrawia. Bo Twoje imię nas uświęca. Dziękuję Ci, bo Twoje imię jest wielkie. Twoje imię jest wspaniałe. Yes. By your name, tak, Panie, we mocą become. By your name, stajemy się. We are healed. I mocą by your name, imienia we are sanctified. You call us by name. You drive Panie, us from the evil powers. You sanctify us. Be glorified. May your name be glorified in each person that I have died. Thank you, Jesus. Amen. Ci, Jezu. Amen. Amen. Clap for the Lord. Zaklaskajcie dla Pana. When we pray together, kiedy modlimy się razem, when we pray together, kiedy modlimy się razem, signs and wonders come. Przychodzą znaki i cuda. And you'll be giving testimonies i będziecie in the near składać świadectwa future. W najbliższej Even przyszłości. As you go home, nawet w drodze do many domu. People will be hearing, will wiele be surprised. Osób będzie zaskoczone so tym, że zostają uzdrowione. And God has consecrated you uzdrowienia już zaczęła działać i Pan was uświęcił swoją mocą, byście szli i wypowiadali w Jego imię devil, słowo heal. I wyrzucali diabła and i uzdrawiali, a znaki i cuda się rozpoczną, będą się działy. I pójdziecie do kościołów, to get more and more power. By w kościele uzyskać jeszcze więcej mocy. Niech msze poranne będą, niech kościoły w trakcie mszy porannej będą pełne ludzi, ludzi, którzy przychodzą pić coraz bardziej Ducha Świętego. Bez wciąż na nowo adoration. Być posyłani. We go there to drink more będziemy and more. Chodzić na adorację, by pić coraz evening więcej. We go to drink more and more. W trakcie mszy our świętej together, będziemy we drink pić more and coraz more. Więcej. And Sunday, I w modlitwie Sunday, w domu będziemy się modlić Amen. Razem. Thank you, Jesus. Dziękuję Ci, Jezu.